Rolnicy weszli do kościoła i wkurzyli radnego. Rusza budowa Tarczy Wschód. Saudyjczycy biorą się za przejęcie rosyjskich aktywów rolnych. Właściciele zwierząt zapłacą ogromne składki za szkody w środowisku. W tym roku rolnicy wielokrotnie wychodzili na drogi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rolnej rządu i Unii Europejskiej. Protesty te często przybierały formę przejazdów ciągnikami ozdobionymi biało-czerwonymi flagami. W niektórych regionach, jak na Kujawach, niezadowolenie rolników było widoczne również podczas dożynek organizowanych na zakończenie żniw. Podczas jednej z sesji Rady Gminy Gostycyn radny wyraził oburzenie wobec działań rolników, którzy weszli do kościoła w kamizelkach z napisem „Zielony ład wsadzimy wam w zad” oraz jeździli ciągnikami z przyczepioną flagą państwową, nawet gdy wywozili obornik, informuje tygodnik Poradnik Rolniczy. Chciałbym takie oburzenie wyrazić swoje tym, co zorganizowała grupa panów w żółtych kamizelkach. Takich rzeczy się nie robi, bo ja osobiście poczułem się bardzo źle, widząc w kościele przed sobą kamizelkę z napisem „Zielony ład wsadzimy wam za”. No ludzie, mówię to tak jak już powiedziałem na początku, nie do zebranych na tej sali, ale ogólnie. Od małego uczyli mnie, że Kościół jest miejscem świętym, no jeżeli nie dla wszystkich, to należy też się umieć zachować. I uważam, że przyjście w takiej kamizelce było co najmniej na miejscu. Delikatnie mówiąc, po drugie, jak słyszę potem od jednego z tych panów w sklepie, w Carrefourze, że wódz z elitą jedli prosiaki, a oni jedli słone paluszki, to wybaczcie. Nikt nikomu nie bronił, mówię, wszyscy się starali i przeciwko komu był ten protest? Pytam się retorycznie, przeciwko komu? Hasło na płocie przy Domu Kultury. Za pogodę i prąd, tylko Bogu dziękować, z tymi, co nas zdradzili, nie ma czego świętować. Kto ich zdradzi? Ja? Pan wójt? Księża, którzy tam byli? Na te słowa odpowiedział przedstawiciel rolników. Pan radny jako leśniczy wyraził swoje oburzenie naszym zachowaniem, że weszliśmy do kościoła w kamizelkach, choć mieliśmy na to zgodę od księdza. Proboszcz stwierdził, że nie widzi żadnego problemu, abyśmy weszli w tych kamizelkach, tłumaczył rolnik z gminy Gostycyn Mariusz Balcerzak. Radny wyraził też zbulwersowanie używaniem biało-czerwonych flag przez rolników. Zwróciłem uwagę tym panom, bo również uważam za profanację symboli narodowych to, co miało miejsce. Wczoraj zwróciłem na pożegnanie panom uwagę, że jak się ma tak postęp, bo też uważam za profanację symboli narodowych, to co się dzieje. Ja rozumiem, że można protestować, ale za przeproszeniem wozić obornik z chorągiewkami biało-czerwonymi albo jeździć samochodem, tak jak wczoraj na pożegnanie zwróciłem głośno uwagę, tak jak pani mówi, że to jest profanacja symboli narodowych, te postrzępione chorągiewki. Odpowiedź była godzina i postrzępiła, ale z bratem pan zrobił. Zaraz się zdaję. No, reakcja była, wiem, ale to było, mówię, ja przychodziłem, a no, jest tyle ludzi, no stoi człowiek w sile wieku, siwe włosy, no powinien myśleć, tak? Stoi z czarną flagą przed sceną, gdzie ksiądz błogosławi chleb. No co to miało być, no ale co, masz podejść się z nim bić? Rolnik odniósł się do słów radnego, który nazwał jazdę z flagą na ciągnikach profanacją symboli narodowych, sugerując wręcz, że rolnicy nie powinni używać flagi. Nie zostawimy tego tak. Każdy ma prawo do flagi. W każdym kraju rolnicy protestują mając flagi. Pójdziemy na kolejną sesję Rady Gminy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie popuścimy radnemu, który jest wybrany przez nas. Radny nie potrafił zrozumieć naszego hasła ani tego, co Zielony Ład oznacza dla rolników, a mimo to wyrażał swoje oburzenie, powiedział rolnik, cytowany przez tygodnik Poradnik Rolniczy. Premier Donald Tusk ogłosił na platformie X rozpoczęcie prac nad budową Tarczy Wschód, załączając zdjęcie ukazujące pierwsze roboty przy granicy z Rosją. Program Tarczy Wschód, opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego,
obejmuje budowę różnego rodzaju umocnień, przeszkód terenowych oraz infrastruktury wojskowej na polskich granicach z Rosją i Białorusią. Projekt został zaprezentowany w maju, a rząd zapewniał, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Pierwsze testy komponentów tarczy miały miejsce w połowie października na poligonie w Orzyszu. Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku uchwałę ustanawiającą Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód, na realizację którego w następnych 4 latach przewidziano 10 miliardów złotych. Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem programu jest stworzenie kompleksowej infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W ramach programu Tarcza Wschód planowana jest budowa fortyfikacji, naturalnych przeszkód terenowych, systemów rozpoznania i wykrywania zagrożeń, a także wysuniętych baz, węzłów logistycznych, magazynów oraz rozmieszczenie systemów antydronowych na kluczowych obszarach przygranicznych. Celem programu jest jednocześnie maksymalne ułatwienie Wojsku Polskiemu działań obronnych na granicy oraz maksymalne utrudnienie potencjalnemu agresorowi przedostania się w głąb kraju. Budowa umocnień na około 800-kilometrowym odcinku wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski obejmie kluczowe województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Saudyjska spółka rolna i hodowlana Salic może przejąć kontrolę nad znacznymi aktywami w rosyjskim sektorze rolnym, co wzbudza niepokój Rosyjskiego Związku Eksporterów i Producentów Zboża. Rosyjskie rolnictwo zmaga się z poważnymi trudnościami, w dużej mierze spowodowanymi brakiem sprzętu do prowadzenia prac polowych na skutek wojny rozpoczętej przez Władimira Putina. Singapurska firma Olam Group ogłosiła, że otrzymała ofertę od Salic na zakup pozostałych udziałów w swojej spółce zależnej Olam Agri. W komunikacie dla giełdy w Singapurze Olam Group wyjaśnia, że otrzymała niewiążącą ofertę od firmy Salic i obecnie prowadzi negocjacje dotyczące potencjalnej sprzedaży swoich udziałów w Olam Agri. Obie strony nie ustaliły jeszcze ostatecznych warunków ani nie sfinalizowały dokumentacji prawnej, jak podaje agencja Reuters. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to przełomowy krok, otwierający Arabii Saudyjskiej dostęp do rosyjskiego rynku rolnego. Przejęcie Olam Agri zapewniłoby Salic kontrolę nad kluczowymi aktywami, w tym terminalem zbożowym Azow o zdolności przeładunkowej 1,5 miliona ton oraz nad firmą Rusmolco, jednym z największych rosyjskich producentów mleka. Rusmolco, posiadające ponad 152 tysiące hektarów ziemi w regionie Pięca, specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, produkcji roślinnej i nasiennej, a także dysponuje infrastrukturą do suszenia i magazynowania zboża. Dzięki temu firma działa w obiegu zamkniętym, obejmującym produkcję, przetwarzanie i przechowywanie zboża, co dodatkowo zwiększa wartość potencjalnej inwestycji dla Arabii Saudyjskiej. Od początku wojny rozpętanej przez Władimira Putina sytuacja w rosyjskim rolnictwie systematycznie się pogarsza. Po wycofaniu się zachodnich dostawców sprzętu, na rosyjskiej wsi brakuje dziesiątek tysięcy ciągników i kombajnów. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa Rosji, aby utrzymać uprawy w warunkach agrotechnicznych, potrzebne jest łącznie 494 tysiące ciągników i 176 tysięcy kombajnów. Tymczasem na dzień 1 sierpnia bieżącego roku rosyjskim rolnikom brakowało aż 65 tysięcy ciągników i 34 tysiące kombajnów. Problemy z maszynami rolniczymi w Rosji zaczęły się po wycofaniu z rynku czołowych światowych producentów. Firmy te wstrzymały dostawy nowego sprzętu do rosyjskich dealerów w związku z agresją na Ukrainę oraz wynikającymi z niej zachodnimi sankcjami. Jak obliczyło specjalistyczne stowarzyszenie, importowane maszyny stanowiły blisko 40% całej rosyjskiej floty maszyn rolniczych. Były one bardziej niezawodne i lepszej jakości niż sprzęt produkowany w Rosji i Białorusi. Już w 2022 roku problemem stał się także import części zamiennych do najpopularniejszych modeli, takich jak John Deere i New Holland. Od przyszłego roku w Finlandii wprowadzona zostanie opłata za szkody w środowisku, która będzie miała wpływ na właścicieli zwierząt. Na przykład hodowca trzody chlewnej posiadający ponad 2000 zwierząt będzie musiał liczyć się z rocznym kosztem w wysokości 5200 euro. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na rekompensowanie szkód w środowisku oraz na pokrycie kosztów zapobiegania i rekultywacji. Nowy fundusz na rzecz szkód w środowisku, odpowiedzialny za pobieranie tych opłat, rozpocznie działalność w przyszłym roku. W
Fińskie Ministerstwo Środowiska informuje, że celem funduszu jest, aby państwo nie musiało finansować zobowiązań środowiskowych z wpływów podatkowych. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ryzyka zanieczyszczenia środowiska przez dane przedsiębiorstwo. Wprowadzenie opłat za szkody w środowisku ma również istotny wpływ na sektor rolniczy, szczególnie na hodowców bydła. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, fermy trzody chlewnej z ponad 2000 miejsc do tuczu tuczników powyżej 30 kg, fermy drobiu z ponad 40 tysiącami miejsc oraz gospodarstwa posiadające co najmniej 300 krów mlecznych, 500 sztuk bydła mięsnego lub 600 krów mamki będą zobowiązane do uiszczania rocznej składki w wysokości ponad 5000 euro. Aby precyzyjnie określić odpowiednie jednostki inwentarza żywego, ministerstwo wprowadziło konkretne współczynniki jednostek zwierzęcych, co ma na celu dokładniejsze ustalenie zakresu opłat dla różnych typów hodowli. Nowa opłata za szkody w środowisku w Finlandii będzie obejmować również firmy zajmujące się produkcją żywności oraz paszy dla zwierząt. Rzeźnie o zdolności produkcyjnej powyżej 50 ton tusz dziennie będą zobowiązane do rocznej opłaty w wysokości 2700 euro. Taka sama kwota dotyczy zakładów zajmujących się wyłączną obróbką i przetwarzaniem mleka, jeśli ich roczna produkcja przekracza 200 ton dziennie. Producenci nawozów również będą musieli wnosić do funduszu roczną składkę, wynoszącą 5200 euro. Pobór opłat rozpocznie się od stycznia, a przed tą datą firmy, których działalność prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, będą musiały uiścić jednorazową opłatę ryczałtową w wysokości 400 euro. Rzeczywista opłata za szkody w środowisku zostanie pobrana po raz pierwszy w 2026 roku i będzie dotyczyć działań przeprowadzonych w roku poprzednim. Ministerstwo Środowiska szacuje, że roczne należności będą się wahać od 200 do 30 tysięcy euro, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska spowodowanego działalnością danej firmy. Fińskie państwo planuje wykorzystać środki z funduszu na rzecz szkód w środowisku na różnorodne działania mające na celu rekompensatę szkód ekologicznych oraz na prewencję i rekultywację. Fundusz będzie przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z zanieczyszczenia środowiska, co może obejmować działania naprawcze w przypadku trudności z dochodzeniem odszkodowań od osób odpowiedzialnych za zanieczyszczenie, na przykład w sytuacji ich niewypłacalności lub trudności w identyfikacji sprawcy. Nowy fundusz zastąpi dotychczasowy fundusz kompensacyjny, który dotyczył wyłącznie zanieczyszczenia ropą naftową oraz obowiązkowe ubezpieczenie od szkód w środowisku. Zmiana ta ma na celu stworzenie bardziej kompleksowego systemu, który efektywniej zajmie się problematyką zanieczyszczenia i ochrony środowiska w Finlandii. Redaktor Polski Rolnej Krzysztof Wróblewski wypowiedział się na temat kolejnego medialnego tematu w rolnictwie, czyli ceny masła. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, jeszcze przed wyborami, społeczeństwo żyło tematami rolniczymi związanymi głównie z handlem z Ukrainą, czyli importowi zboża z Ukrainy, niekontrolowanemu importowi. Strajki, blokady, zamieszki. Także przeszły na rząd Donalda Tuska. To był podstawowy rolniczy temat. Teraz medialnym bohaterem stało się masło. Hasło tego typu, masło królową inflacji, czyli że masło jest produktem żywnościowym, który najbardziej zdrożał w ciągu roku. No raczej królem inflacji powinno być, chyba że tak się teraz mówi. Teksty pod tytułem, że czy cena kostka masła osiągnie 10 zł. Teksty tego typu, że masło drożeje nie tylko w Polsce, za granicą. No i ubolewanie nad drożyzną masła i tłuszczu mlecznego. Mniej serów, które no, nie drożeją tak, a powinny, bo to jest bardziej skomplikowany produkt i bardziej wymagający, trudniejszy w produkcji. Dlaczego tak się dzieje? Tym artykułom pesymistycznym, stwarzającym zagrożenie, towarzyszył jakby takie reklamy, teksty o promocji masła 2 plus 1, albo kupisz 3 masła z jednej dużej firmy, to masz 46% zniżki w sumie na te masła. I jakoś to dziwnie się dzieje. Pierwsze zagrożenie robi wśród konsumentów, żeby się rzucali na promocję. Nikt nie zadaje się pytania, ile z tego trafia, z tej kostki masła, ile trafia do rolników.
Nikt nie zadaje czy do zakładów przetwórczych. Niech pyta, nikt nie pyta o ceny zbytu, tylko jest sugestia, że to jest drożyzna i spowodowana koszta, pazernością wręcz rolników czy zakładów przetwórczych. Nikt nie mówi o kosztach, o drogiej energii. Mało też kto mówi, że mleczarstwo unijne, nie tylko polskie, jest skazane na niebyt z racji wysokich kosztów produkcji. A te wysokie koszty produkcji generuje Zielony Ład, wprowadzany bardzo źle w bardzo obcesowy sposób w gospodarkę unijną. Przecież masło w Nowej Zelandii kosztuje 24 zł. 25 zł kosztuje w Stanach Zjednoczonych. Z takimi kosztami produkcji jak w Unii nie wejdziemy. Nie wejdziemy na rynki światowe poza mlekiem w proszku, którego notabene cena spada, mimo że podobno na proszek jest zainteresowanie. Mówię o tłuszczonym mleku w proszku. No niestety, jeżeli, to nie chodzi o masło, masło jest teraz tylko symbolem. Jeżeli Unia Europejska pogrzebie swoją całą gospodarkę poprzez nierozsądny Zielony Ład, to nie będzie miała nawet pieniędzy na sfinansowanie działań prospołecznych i prośrodowiskowych. Po prostu Unia zostanie skolonizowana gospodarczo przez inne państwa. Notabene umowa z Mercosur wejdzie, bo Francja się zgadza, bo jakiś miliard euro miał jakiś fundusz odszkodowawczy dla hodowców, jakoby nikt nie wiadomo. Jeżeli Unia chce dawać miliard dolarów, to znaczy, że kładzie miliard euro, przepraszam, to kładzie na bok unijne rolnictwo, bo wiadomo, że jeszcze będzie musiała coś płacić, a w zamian wejdzie na rynki Ameryki Południowej. To jest niepoważne w obrębie tego stanu rzeczy, co się dzieje, czyli stanu przedwojennego i narastających konfliktów. Unia Europejska traci po prostu bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o wysokich opłatach środowiskowych w rolnictwie. Czy administracje europejskich państw nie myślą logicznie? Z jednej strony duże dopłaty, żeby utrzymać konkurencyjność, a z drugiej nowe opłaty. Gdzie tu jest logika? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.